tak się zaczął nowy rok. Putin kiedyś też zapłonie, jak zapłonął Mariupol. Chcę... 24 lutego 2022 roku świat stanął w obliczu wojny. Putin odleciał w kosmos i postanowił zaatakować Ukrainę. Żył sobie pewien chłop, co w Rosji znają go. Agent KG. Mimo olbrzymiej ruskiej przewagi, Putinowi nie udało się zająć Ukrainy w 3 dni. Zmasowany atak ruskich onucy udało się odeprzeć dzięki walecznej postawie ukraińskich cyganów, którzy sprzedali rosyjskie czołgi na słowie. No już koniec to Ukrainą, czy jeszcze nie? Panie carze, no taka głupia sprawa. Cyganie nam czołg jebali. Ore, ore, dziś rakiety zapierdolę. Ore, ore, ruskie czołgi te. To, gdzie powinni udać się ruscy żołnierze z okrętu wojennego Moskwa, dobitnie przekazali obrońcy Wyspy Wężów, a potem załoga u tankowca. Kończyło. Rosyjski statek? Idź na chuj. Odmawiamy dostawy paliwa. Kto mówi? Twoja stara. Rosyjski okręcie wojenny, pierdol się! Proszę, bez polityki. Paliwo nam się skończyło. To użyjcie wioseł. Chwała bohaterom. Sława Ukrainie. Panie generale, to naprawdę była pana stara? Cyganie dalej nie odpuszczali, więc Putin postanowił wysłać swoich Czeczenów do boju. Ale ja już znalazłem. Jak to? No bo ten cygan, co ukradł czołg, to katalizator wystawił na Allegro. Promocja. Drugi za pół ceny. I tak się robi hajs na ruskich. I tak w nieskończoność. Zaraz znowu do mnie wróci tym czołgiem katalizator, to cyk, znowu wykręcę jak trzeba. Ja, największy fan Putina, przywódca turboelitarnych Czeczenów Kadryjow, żądam wycofania sankcji! Macie się natychmiast poddać! Macie złożyć broń do 31 lutego! Do 31 lutego! Do 31 lutego! Panie carze, panie carze! Zgodzili się! Kolejne wielkie zwycięstwo Czeczenów! Do jasnej cholery, wszystko muszę robić sam, suka bliać! Okazało się jednak, że najlepszą bronią przeciwko Rosji są sami ruscy żołnierze, którzy okazali się tak głupi, że świat jest zaskoczony, że wiedzieli, gdzie atakować. Trafiony, zatopiony! No szkury wam macie, Aleksi, znowu trafiłeś naszego! Ile razy mam ci powtarzać, że nasze to zardzewiałe z sierpem i młotem na podwoziu? Siergiej! Mnie tabliczki mnożenia nikt nie nauczył, jak ciebie, wykształciuchu czarna owco w rodzinie rolniczej. Wykształciuchu? O ty mendo, przefałszywy. Cicho, cicho! Ktoś dzwoni. Halo? Tu jednostka specjalna Z. Zgubiliśmy się, potrzebujemy zapasów. Gdzie jesteście? Stoimy przy poczcie na skrzyżowaniu. Będę do was machał czerwoną flagą. A, i wysyłam namiary, żeby było łatwiej trafić. Ale debil. Aleksiej, ja już z tobą więcej na wojnę nie idę. Cicho, Siergiej, zobacz jakich jadę, jak w CS-ie! Sasza! No co chcesz, Siergiej? Strzelasz do pomnika. Ścigamy ich? Spokojnie, Iwan. Sami się wykończą. W końcu wielki polski wódz narodu polskiego, zwany także najlepszym polskim prezydentem na świecie, powiedział Putinowi, co o nim sądzi. Jej bronić? Dmitry! Co to ma być? Nagraj mnie tym swoim telefonem, już ja im powiem. Niech mnie tylko jakieś wojsko NATO wejdzie do Ukrainy. To was wszystkich atomem postraszę. I się skończy dzień dziecka. Putin. Jest takie polskie przysłowie. Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Najlepszy polski prezydent na świecie. Sasza, proszę, zatrzymaj się, bo nie wytrzymię, zaraz się ześciam w gazie. Mieszkańcy Ukrainy również stawili opór, wymyślając coraz to różne sposoby na pokonanie ruskich żołnierzy. Sasza, weź się zlituj, to zobacz, taka ładna chatka jest sam raz, żeby się wystrać, nażreć, a potem zniszczyć, jak przystało na żołnierza rosyjskiego.
Pani kochana, wpuśćcie nas pani na 5 minut. Za potrzebą człowiek strudzony Ukrainę niszczy od rana do nocy. Nawet nie ma kiedy za potrzebą pójść. A proszę, proszę. A może panowie żołdaki głodne są? No pani, spada nam pani z nieba jak rakieta. No to ja wam dam psy ruskie. Proszę bardzo, świeżutkie kanapeczki z pasztecikiem, jeszcze tylko cyjanek na posypki, no i voila! Sasza, a co byś wolał? 1 000 000 rubli czy 1 000 000 dolarów? 1 000 000 rubli, bo ostatnio u nas w telewizji mówili, że dolar spada, a rubel wiadomo, mocna, stabilna waluta. Podobno nawet świat zaczął ropę kupować w rubla, taki potężny ten nasz pieniądz. Proszę bardzo, świeżutkie kanapeczki z ukraińskim chlebkiem. Może herbatki zrobię? Sasza, dobre te kanapki. W życiu w Rosji nie jadłem takich dobroci. Dobre, tylko trochę w gardło szczypią. Halo, halo! Kompania oddziału ludobójstwa, zgłaszać się, chłopaki! Chodźcie na kanapeczki! Z pysznym pasztecikiem, starczy dla wszystkich! Panie caru, nasza armia poległa! Co? Dimitri, co ty do mnie mówisz? Jak to poległa? Najwspanialsza armia świata, duma rodzaju ludzkiego! Nie zgadzam się na to! Kto za tym stoi? Jakaś babcia z Donbasu. Dimitri! Wyjdź. I lepiej, żebyś do mnie wrócił z lepszymi wiadomościami. A, panie carze, a może kanapeczkę z pasztecikiem? Dlaczego? Po kilku miesiącach walk wyszło na jaw, że prezydent Zełenski w dniu rozpoczęcia wojny odmówił ewakuacji. Odwołujemy akcję. But why, Mr. President? Dlaczego? On ma takie wielkie jajca, że nie zmieszczą się w żadnym naszym samolocie. Dało to kolejny impuls ukraińskim obywatelom do obrony. Okazało się, że wszystko, co mają pod ręką, może być bronią. Ja wam dam! Jedz swój kiepski szałbow latający ruski szajs! Nie będzie mi Rusek latał nad moim polem! Dopiero co ogórki posadziłam! Chwała Ukrainie! Nadzieja na sukces została odzyskana, kiedy rosyjski okręt wojenny Moskwa poszedł tam, gdzie jego miejsce. Niezniszczalny, niezatapialny okręt wojenny Moskwa! Poddajcie się! Albo inaczej was zniszczymy! Macie jeszcze szansę złożyć broń! Ruski okręcie wojenny! Idź na chuj! Panie kapitanie, panie kapitanie! Co on powiedział? Żebyśmy poszli w chuj. Jeb z Neptuna! Panie kapitanie, co się dzieje? Idziemy w chuj. Rosja, Rosja, wojsko to nie śmieszny żart. Każdy czołg to stary brak. Hej! Rosja, Rosja, Putin już nie śmieje się. Panie carze, najnowsze wieści z frontu. Dimitri, wyjdź! Ruscy zaczęli się cofać tak szybko, że nie nadążali ładować czołgów na lawety. A co z benzyną? Z jaką benzyną? Nie macie benzyny? No nie, no bo w sumie i tak nas ci Ukraińcy już wyganiają spod granicy. No i w sumie stację wysadziliśmy, więc nie ma jak tankować. Może by pancer coś tam podrzucił? Jakiś baniaczek czy coś? O, paliwo! Co? Paliwo poszło, na barierce się podniósł i poszło paliwo. Chuj no co? Tylko żeby teraz nasi żadnej bomby to nie zrzucili. Dawaj. No teraz to musisz raz, bo jak się zapali, to będzie lipa. Ale to nie w tą stronę. Teraz trzeba go zabrać stąd. Dawaj do tyłu, śmiało, bo nasi rzucą bombę i nie będzie czołgu, k***wa. I tak zbiornikowi już nie pomożesz. K***wa, dawaj czołg! Ruszaj lawetą, k***wa! K***wa, lawetą, szybko! Ruszaj, k***wa, lawetą, ruszaj! Po ch*** ci ten najazd, dawaj do przodu, k***wa! Ja pierd***le, człowieku, k***wa, wiedziałem, no! Dawaj, śmiało! Już chuj! Już po czołgu, k***wa! Putin nas zabije! Z taką armią nie da się przegrać! Dlatego Rosja zwycięży! I, panie carze, straciliśmy kolejny czołg. Tym razem na obwodnicy. Suka bliacz, Dimitri! Sam na tą wojnę pójdę! A was wszystkich zwolnię w pizdu!
Putin w odwecie postanowił zakręcić kurek z gazem. Dimitri, skończył się dobry Putin. Wyłączam Polakom gaz. Niech nie myślą, że mogą sobie żyć z naszego skarbu. Dimitri? I co? Stało się coś? Nie. A nie, czekaj. Panie carze, samoloty przestały latać. Pewnie są na gaz. Zwycięstwo! Polska pokonana! Teraz czas na następne kraje. Strajk kontrolerów lotów zatrzymał lotniska w Warszawie. Nie wiadomo, czy Polacy wylecą na majówkę. Z mniej ważnych wieści, Rosja odcięła gaz. Ale kogo to interesuje? Do widzenia. Ale okazało się, że najgorsze w tym wszystkim jest ruski prowiant. Czego jeszcze chcecie? Dałem wam racje żywnościowe na 3 dni! Ale my tu już 2 tygodnie walczymy, a racje są przeterminowane o 7 lat! To sobie zmieńcie długopisem na dobrą datę! Wielki mi to zbawca narodu, tfu, stary pasztet i zardzewiałe czołgi. Sasa, co ty robisz? Czego ty pukasz do Ukraińców zamiast do nich strz... Cicho, Sergiej, patrz teraz. Dobry, zgubiliśmy się. Może poratujecie strudzonych wędrowców miską ciepłej zupy? Sasa, ty to miałeś pomysł, ale to jest pyszne. A co to jest? Karma dla psa. Ty, Sergiej, głodny jesteś? Może byśmy to zjedli? O, Kaśka, świeżutka z 2014 roku. Sasa, nie otwieraj tego. To nie żarcie, to broń biologiczna. Czarę goryczy przelała wygrana Ukrainy na Eurowizji. Ale są gorsze wiadomości. Co może być gorszego niż przegranie wojny? Ukraina wygrała Eurowizję. Suka, bliak, Dimitri! Szykuj akordeon! Za rok sam tam pojadę i im zrobię specjalną operację muzyczną na Eurowizji. Zrozpaczeni Ruscy zaczęli grać co się da z ukraińskich ziem, bo takiego dobrobytu jeszcze nie widzieli. Wyrabijcie żołnierze! Zmieramy chrust, żeby było czym grzać w zimie. Ale przecież w Rosji mamy gaz, po co wam chrust? Sprzedamy Poliakom i dorobimy do pensji. Nic nikomu nie sprzedacie. Ile razy wam mówiłem, macie zbierać bojlery, sedesy i zlewozmywaki. Zawieziemy dobrobyt do Rosji i będziemy bohaterami. Może nawet sam Władimir Putin nas odznaczy. Dimitri, suka bliacz, melduj! Panie carze, jak na razie zajumaliśmy 3 bojlery, 6 sedesów i 10 zlewozmywaków. A czołgi? A rakiety? Jakaś broń z zachodu? Tak, no, nie chciałem zdradzać niespodzianki. Udało nam się zdobyć technologię nie z naszej planety. I co do takiego? Tajny radar? Na zachodzie mówią na to bidet. Dimitri! Suka bliacz, ty już sam wiesz co! Panie kapitanie! Ukraiński dron z podczepionym ekskluzywnym sedesem leci w naszą stronę! Jaki piękny kibel! W Rosji używamy tylko dziur i łopat. To będzie nasz najcenniejszy łop wojenny. Sergiej, zestrzelaj! Putin został przywitany jako wielki zwycięzca, chociaż dalej nie wie, że nie wygrał wojny. To wszyscy razem! Władimir! 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 Coś słabo, no. Racji żywnościowych nie dostaliście, czy co? Musimy naprawdę zrobić czat tutaj, żeby car nas zapamiętał. Zadupiograd to nie jest byle miasto. No, to jeszcze raz. Car wchodzi, a my co? Władimir! Władimir! Krzyczymy, aż car powie zamknąć się, bo was wyśle do łagru. Wtedy się możecie zaśmiać. W trakcie przemówienia możemy powiedzieć: zwyciężymy. 3, 4. Zwyciężymy. Zwyciężymy. Słuchajcie, no, a może jakaś propozycja na okrzyk? O, mamy propozycję z sali. Niech no zobaczę. Nieźle, nieźle. Trochę niewyraźnie, ale spróbuję przeczytać. Jebać Putina! Jebać Putina! Dimitri! Ty sobie lepiej już rezerwuj miejsce w łagrze, suka bliacz! Natomiast truscy żołnierze wciąż byli dla siebie zagrożeniem. Jakie tu oni mają skarby? Złota? Diamenty? Lepiej! Asfalt na drogach. Ale co tam ma asfalt? Magnesy na lodówce. Gdzie oni nie byli? Włochy, Chiny, Japonia. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle krajów jest na świecie. Już im nie będą potrzebne, to sobie wziąłem. No ale po co ci to?
Nieważne po co, ważne, że są. Jeszcze słuchaj, sobie wziąłem MacBooka. Tylko nie mam gdzie zapakować, bo w jednej ręce mam mikser, a w drugiej suszarkę do włosów. Bogol jebany, w gacie zapakuj. Sasza, zboczeńcu. W sobie to nie głupie, ale mam lepszy pomysł. Zapakowałem w miejsce, gdzie jest ta płytka, co chroni przed pociskami. No a co komu to dziadostwo, jak można świeżego 5-letniego MacBooka do domu przywieźć? Mój nowy MacBook! Siergiej, jesteś tam jeszcze? Sasza, jestem. Dostałem MacBooka. Okazuje się, że pancerna płytka lepiej zatrzymuje pociski. Warto było. Chociaż raz poczułem się jak bogacz. Michał, jednak nie będzie tego komputera na komunie. Wujek Siergiej się nie wybiera. Bum, 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 hajmarsy jadą tu. Ruskie trepy się boją, chodzą z obsraną zbroją. Do akcji wkroczyły hajmarsy, które ustawiły ruskich do odwrotu. Kurde, Siergiej, znowu ruski morsami strzeliwują. Co myśmy im zrobili? Przecież to misja pokojowa. Ale jedno, chyba w magazyn z bronią. Panie carze, jest problem. Ukraina się poddała i nie nadążamy wyrabiać ruskich paszportów? Gorzej, strzelają do nas tymi rakietami i nam się zapalił magazyn z bronią. Suka, bliacz, Dmitry, wiesz co robić. Do niegroźnego wybuchu magazynu starych opon doszło przez nieuwagę jednego z pracowników, który pijany palił papierosa na fotelu bojanym. Nikomu nic nie stało, pracownik wyszedł z magazynu bez szwanku, magazyn też stoi cały i zdrowy. Chwała Wielkiej Rosji. I cięcie! Jeszcze tylko efekty specjalne i magazyn jak nowy. Hitem całej putinowskiej wojny była przygoda ruskich żołnierzy w windzie. Dawaj, tu sobie windą wjedziemy. No nie wiem, ja się trochę cykam. Właśnie, pierdziel. No co jest? Czego nie rusza? Sasza! Cicho, szukam wyjścia! Sasza! No co? Srać mi się chce. Jezus Maria, wypuśćcie mnie stąd! Co przez te patociki, babuni? Ty, co on się zesrał? Ta, ten drugi zagazował się na śmierć. Mówiłem, oni się sami wykończą. Hajmarsy znowu poszły w ruch, więc Putin postanowił zaapelować o pokój. Suka, bliż do łagru, won! Czas sięgnąć po rozum do głowy. Oświadczenie naczelnego władze świata cara Rosji z jem podległych imperatora kosmosu Władimira Władimirowicza Putina. To koniec. Nie może być tak, że na świecie rządzi wojna. Ja, Władimir Władimirowicz Putin, apeluję o pokój. W Armenii. Rosja, Rosja, wojsko to nieśmieszny żart. Każdy czołg to stary wrak. Rosja, zaraz Rosja. Potem Ukraina ruszyła do kontrataku, a Putin zmienił zdanie i ogłosił mobilizację. Panie carze, melduje, że wojska rosyjskie wygrywają i zajmują kolejne terytoria. W ciągu tygodnia dotrą do Lwowa. Już chuj, już po czołgu, Jezus Maria, wypuśćcie mnie stąd! Panie kapitanie, co się dzieje? Idziemy w chuj. Suka, bliać. Oczywiście, że tak. Co ty mi to za bzdury opowiadasz? Wiadomo, że wygrywamy. Ale to nie koniec dobrych informacji. Rosyjska gospodarka prężnie się rozwija. Ludzie wyszli na ulicę, żeby panu caru podziękować za wspaniałe rządy. Suka, bliać. Oczywiście, że tak. Jeszcze jakieś nowości? Musimy uciekać. Dmitry, mobilizuj! Panie carze, jest pan diamentem, wygra pan tę wojnę na 100%! Nie mnie, debilu! Wojska mobilizuj! Na wojnę! Uwaga, uwaga! Wszystkich chłopów z ręcami i nogami zapraszamy do wojska! Może i nie płacimy dużo, ale za to praca za darmo i racja żywnościowa sprzed 7 lat! Katerina, nie otwieraj tą budlaku, my nigdy nie idę! Otwierać, towarzysze! Matka Rosja wzywa! Nie tym razem! O, żołnierz już w pewnym rynsztunku! Będzie premia nagrobkowa! Ja biję na specjalne operacje Putina! Dupę se zupery, Putin! Urodziny Putina zostały uczczone z najwyższym rozmachem. Uje, gdzie są pana urodziny, pana cara? Cały świat świętuje! Jak to cały świat? No Ukraińcy na przykład! Zrobili sobie fajerwerki na moście krymskim.
sto lat, niech żyje pan car nam. Sto lat, niech żyje pan nam car. Jeszcze raz, niech żyje car nam pan. Niech żyje pan car nam. A Ruscy zaczęli kombinować z nowymi bazami. Nie mamy gdzie spać. Suka, blядь, co mnie to obchodzi? Mało macie gruzów, żeby się nimi przykryć. Ale panie carze, jesteśmy pana ukochanym wojskiem. Kocham tylko Rosję. Bez odbioru. I co powiedział? Nie wiem, coś po rosyjsku, suka, blядь. Wielki mi to zbawca narodów, siedzi w ciepłym bunkrze i się rządzi jak jakiś car. Ty, patrz. A może tam? No i widzisz, nie jest tak źle. Potężna ruska armia znowu na szczycie. Tu jest lepiej niż w hotelu. No nie wiem. Trochę wali kupą świn. No, jak w domu. Putin postanowił wysadzić Nord Stream 2, wysyłając tym samym swoich najlepszych komandosów na Bałtyk. Dla zdrowotności, bo mnie ostatnio sraczka męczy. Dwóch wybitnych ruskich komandosów zostało wysłanych najlepszym statkiem, jaki mieli, na polski Bałtyk w poszukiwaniu bursztynu. Siergiej, jesteś pewny, że ten kombinezon jest nieprzemakalny? Spokojna, Sasza. Nieprzemakalny to na pewno. Ale musisz oddech wstrzymywać pod wodą, żeby się nie udusić. A co mi tam? Lepiej umrzeć pod wodą, niż pod ukraińskim czołgiem. Dumny rosyjski nurek zaczął napierdolić od dna morza w celu wydobycia bursztynu. Nagle doszło do trzęsienia ziemi. Sasza, imbecylu, znowu jeb***ł rociąg. To już drugi raz w tym tygodniu. A skąd ja miałem wiedzieć, jak tu tak ciemno jak w dupie Putina? W rocznicę rozpoczęcia wojny w Kijowie pojawił się prezydent Bidon, doprowadzając Putina do szału. Tymczasem na Kremlu Dmitry biegł ile sił w onucach do swojego cara. Panie carze, panie carze! Dmitry, mówiłem ci, nie przeszkadzaj, jak obliczam, ile jeszcze rekrutów wysłać na rzeź. Ale panie carze, prezydent USA, ten cały Bidon jest w Kijowie. Mówi, że pana dopadnie. Jak w Kijowie? W moim Kijowie? No, bo panie carze, tak właściwie to nie jest nasz Kijów. Dmitry! Włody, nie zapomniałeś czasem wyłączyć czajnika? Polska otworzyła bramę i zajęła się... Po roku strasznych działań wojennych psychopatycznego dyktatora i tyrana możemy powiedzieć tylko jedno. Putin, idzie na chuj! Wyrzucimy stąd ruskich, Rosja przeklęta. Putinowska wojna nie powstrzyma nas.